Witam serdecznie, Bachus z tej strony, a to jest kolejny odcinek z serwera MajestikRP. W dzisiejszym odcinku zostaniemy górnikiem, ale zanim to, to sprawdźmy, jaka jest zawartość dzisiejszych X-rayów, że tak to powiem. Zobaczcie, raz 24 godziny możemy sobie otworzyć, więc zaraz minie ten czas. Resetnie się nam to i sprawdzimy, jaka jest zawartość tych czterech pojemników, że tak to powiem. Więc zaczekajmy, jeszcze chwila, jeszcze moment. Już mamy, proszę bardzo, jest. Więc teraz tak, cofamy się i tutaj jest mój taki sposób na otwieranie skrzynek szybko. Patrzcie, robicie w ten sposób, że klikacie na skrzynkę, skan i wychodzicie, nie? I teraz dalej, skan i wychodzicie, skan i wychodzicie, skan i wychodzicie. I w ten sposób cztery skrzynki są sprawdzone. Zobaczmy teraz, jaka jest zawartość szybko. Nie ma nic, nie ma nic. O, coś jest, ale jednak kiepsko. I tu! Kurde, to jest skrzynka, w której najczęściej coś wypada ciekawego. Akurat teraz mam pecha i nic nie wypadło. Znaczy, przeważnie nic nie wypada, ale jak wypadnie, to zwraca nam to wszystko, nie? No, więc tak sytuacja się prezentuje, jeżeli chodzi o te case'y, powiedzmy. Teraz możemy przejść do tematu dzisiejszego materiału, czyli tego, że jest karnet, są zadanka oczywiście. Zobaczcie, aktualnie mam level 69. Haha! No tak, śmiechaweczka. I są zadania. I te zadanko, które sobie zostawię na sam koniec, które nazywa się Ślązek, muszę zebrać surowce w kopalni, 80, dostanę 3200 expa. I te 3200 expa wypełni mi ten pasek i wbije level 70 i będę w stanie ten samochód sobie odebrać. Zobaczcie, że w karnecie jest tak, jeżeli chodzi o te zadanka, że możemy sobie zadanie jednodziennie zmienić, jeżeli nam nie pasuje. I kopalnia jest strasznie czasochłonna i raczej bym to zmienił, ale nie zrobię tego, dlatego że tak sobie wpadłem. Jak pewnie wiecie, ja lubię maksować gierki i sobie tak postanowiłem, że powoli, krok po kroku będę sobie maksował wszystkie umiejętności na majestiku. Niektóre są już ta fula, takie podstawowe, wytrzymałość, siła, strzelanie, ok, ale tutaj są ważniejsze takie role, powiedzmy, jeżeli chodzi o pracę, nie? I tutaj nie mamy procentach podane, tylko po prostu jaka jest ranga w tej działalności, powiedzmy. I zobaczcie, dopiero co wbiłem drwala na poziom trzeci na przykład. I zobaczcie, tutaj jest górnik. Górnik, a zobaczcie, ciężka praca. Mam maksa wbitego. Ciężka praca jest to praca w kamieniołomie, nie? A górnika, który jest w kopalni zwykłej, mam na poziomie pierwszym cały czas. Więc jeżeli zrobię to zadanko z karnetu, no to lekki progres także do tej umiejętności mi wpadnie. Więc to zamierzam w dzisiejszym materiale zrobić. I jak zrobimy to zadanko, to sobie jeszcze testujemy pojazd, który szczerze powiedziawszy nie podoba mi się aż tak bardzo. Jest taki strasznie specyficzny, ale wiecie, sobie troszeczkę może tym pojazdem pojeździć. A na levelu 80 już jest, kurde, BMEczka. A później na levelu 90 jest mówiłem McLaren, a to nie jest McLaren, to jest Lexus oczywiście, LFA. To jest przepiękny samochód. I później jeszcze są lepsze rzeczy, nie? Więc czas tryhardować w kopalni. Zagranie na serwerze majestiki jest banalnie proste. Serwer nie ma whitelisty, więc wystarczy, że założycie konto. Wchodzicie w link, który znajduje się w opisie. Potwierdzacie, że macie GTA 5. Wybieracie serwer, oczywiście polski. Wpisujecie potrzebne dane. Oczywiście kod promocyjny Bachus. Rejestrujecie się, pobieracie launcher i możecie grać! Przy okazji zobaczcie lokata, która mi wpadła w banku. 6 godzin do zakończenia. Była to lokata 100-godzinna, więc za 6 godzin w sumie może jeszcze w tym materiale sobie to odbierzemy z banku. I taką rozpinę, że może kolejną lokatę polecę na 500 godzin. Trochę to zajmie, ale na koniec wyciągnę tak ze 17 milionów mniej więcej. To dużo, więc chyba to polecę. Dobra, więc tutaj parkuję, niechaj tak będzie. I teraz zobaczcie, na czym polega praca w kopalni. To jest masakra. Naprawdę jest to ciężka robota. Patrzcie, musimy tak dać, że chcę dać je pracować. Przy okazji możemy sobie takiego małego questa odebrać, żeby troszeczkę więcej zarobić. On każe nam zarobić 3000 w tej pracy. I teraz tak, jeżeli będziemy bez niczego i do tej pracy, to będziemy mogli kopać tylko i wyłącznie jedną rudę i je oddawać.
Ale jeżeli kupimy dodatkowy sprzęt górniczy, który kosztuje 5000 za każdym razem, jak zrezygnujemy z pracy, no to ten sprzęt tracimy. No to będziemy mogli przewozić dwie rudy, powiedzmy, naraz. I to mocno ułatwi sprawę, więc jak najbardziej lecimy w to. Dodatkowo jeszcze odpalę F1, ustawienia. Nie! Musimy dać sobie F2 i tutaj ustawienia. Jak sobie wejdziemy w styl chodzenia, to warto sobie ustawić styl chodzenia na szybki, jeżeli pracujecie w kopalni, dlatego że to pozwoli wam szybciej się poruszać, kiedy macie taczkę. Zaraz wam pokażę różnicę, jak jakiegoś nuba tutaj znajdziemy, który nie będzie potrafił, nie będzie znał tego triku, no to zobaczycie, że on z tą taczką będzie strasznie powoli szedł. A jeżeli macie ten styl chodzenia zmieniony, no to z taczką będziecie iść o wiele, wiele szybciej. Przy okazji jest jeszcze tutaj, zobaczcie, ta winda, ale wiecie, fajnie, a to jest winda, jeżeli jesteś sam albo dwie osoby tutaj w tej kopalni, ale jeżeli jest więcej osób, no to jest zbyt oblegana ta winda, ona troszeczkę zjeżdża w tę górę i w dół. Wszyscy cooldown między tymi zjeżdżaniami jest troszeczkę duży. Dobra, wykopaliśmy i teraz musimy przyjrzeć te rudy i gitara. Tu wolę gościu, chyba nie ma taczki, nie? I jedną rudę wykopał i leci na górę. No, nie jest lepsza sprawa. Dobra, kopiemy, patrzymy na tych ludzi. I ten gościu ma jedną rudę i używa windy, nie? Dobra, zobaczcie, jak on idzie powoli, widzicie, jak on idzie powoli? A patrzcie, ja wystrzeliłem. Ja cię szybko lecę, nie? Jak tuptam, a on powoli za mną leci. On ma tylko animację, że powoli, powoli leci z tą taczką, a ja? Cyk, patrzcie, jak zapierniczam. Trochę pod górkę zwolniłem, nie? Ale teraz patrzcie, jak tuptam. Tup, 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 tup. Kiedyś tutaj dało się skrócić drogę, ale niestety zostało to zablokowane beczkami. Więc musimy na... wiecie, wszystko w 100% robić legitnie. Nie da się jakiegoś etapu tej podróży z taczką skipnąć. No i patrzcie, to jest jeden taki kurs i zarobiłem $416 na tym. I mi tutaj zaliczyło, dzięki temu, że mam taczkę, dwa takie właśnie oddane rudy, nie? O, patrzcie, gość, że bez animacji. Patrzcie, patrzcie, bez szybciego chodzenia. No, wracając, dzięki temu, że mam tą taczkę, no to o wiele szybciej leci, nie? Bo dwa naraz napierdzielam, a nie jedno. No i znowu na dół. Tym razem może skorzystamy z windy. No i na tych dwóch, powiedzmy, kursach się zatrzymamy i zobaczymy się dopiero pod koniec podróży i zobaczycie, ile czasu minie. Ja będę cały czas nawalał w kopalni. Widzicie? Jaka praca trudna. Napierdzielamy. W tym czasie mogę powiedzieć jakiś żart. Żartem jest moje życie. Nie. Aż tak to nie, chyba. Wow! Zobaczcie, jeszcze raz. W tym samym miejscu mamy drugą rudę do kopania. I teraz tak, winda zjechała, fajnie. Jak żaden gość nie wezwie tej windy na górę, to my polecimy sobie szybko do tej windy i udamy się na górę. Szybko, szybko, szybko. Ale naprawdę, najgorsi są tacy, co nie mają taczki, a wzywają windę na górę, nie? Winda powinna jechać tylko i wyłącznie w górę. Bo po co ma jechać w dół? Skoro w dół, można sprintem pobiec, nie? No chyba, że wiecie, przy okazji się załapaliście, to okej. Jedźcie windę, no nie? Ale tak ogólnie to, jak ktoś wzywa windę, żeby nie chce mu się biegać, no to... Nie szanuję, nie szanuję. Dobra, lecimy dalej z taczką. Popatrzcie, CJ jest, nie? CJ normalnie na serwerze. Ale jaja. No gościu miał taki sam podkoszulek, cała reszta w sumie inna, ale... Ale... Dobra, no i proszę bardzo, kolejna ruda oddana. I tak musimy zrobić 40 kursów razem z taczką. Ojejoj, dobra, dorobimy cięcie. Panie i panowie, minęło dokładnie tyle minut i udało mi się ukończyć pracę. Ale tylko i włączyć tą dodatkową, nie? Która daje nam taką dodatkową małą wypłatę, powiedzmy. Zobaczcie, możemy sobie podejść do gościa i klikamy wykonałem zdanie. I pyk! I to jest takie... Nie wiem, to się profesjonalnie, znaczy profesjonalnie, jak to gra dokładnie nazywa. Jest to zadanie od postaci pobocznej, coś takiego. Bo może trafić jakiś quest w właśnie karnecie,
że każe wam robić takie poboczne zadanie, jakoś tak to się nazywa. To właśnie to jest jedno z nich, nie? I ostatnia taczka. Ostatnia taczka do zadania. Cyk! Patrzcie, dźwięk wykonania wszystkich zadań i dźwięk level upa. Cóż za combo, które nastąpiło, proszę bardzo. Zadanko zrobione? Zrobione. Level wbity? Level wbity, zaraz sobie samochód odbierzemy, ale najpierw jeszcze tutaj otrzymają wynagrodzenie 16 tysięcy, minus 5 tysięcy za kup do taczki. No to 11 koła zarobiłem w takim czasie. Tyle czasu robiłem to zadanko. Długo, strasznie. No ale kasa jest moja, więc z pracy możemy już zrezygnować. Jeżeli chodzi o staty, to prezentuje się aktualnie to w ten sposób. Więc jeszcze troszeczkę mi brakuje, ale spokojnie, damy radę, wbijemy to na maksa. Teraz tak, przejdźmy sobie do karnetu. Zadania, nie, strona główna, poproszę. I tutaj właśnie mamy ten poziom 70 wbity. I mamy taki samochód do odebrania. Wygląda on dziwnie. Bardzo dziwnie. Więc odbieramy. Jest wersja zwykła, jest wersja z bodykitami. Oczywiście chciałem trafić jakąś z bodykitem, ale pewnie trafię tą bez bodykitu, jak zawsze. Kto? Nie, no. Nie spodziewałem się tego kompletnie. Pojazd bez bodykitu byś trafił? Nie wierzę w to. Dobra, odbieramy pojazd od razu. Bodykit także możemy sobie sprawdzić, jaki nam się trafi. Co prawda jest to bodykit do innego samochodu, ale niechaj tak będzie. Jest jakiś Hyundai. Hyundai, taki bodykit warty 1250... tego expa, powiedzmy. Jeszcze sporo innych tyłów mam do przepalenia, ale to zrobimy w innym materiale. Teraz zajmijmy się tym pojazdem i przy okazji lokatą. Właśnie! Lokata się zakończyła! Mogę wypłacić pieniądze. Gitara, ale wytimingowałem, nie? Więc tak, polećmy sobie do garażu. Weźmy sobie pierwszy lepszy pojazd. Na przykład tą BMW-czkę. I polećmy sobie nią. Właśnie pytanie, gdzie? Może lokatę na razie zostawmy w spokoju, tylko polećmy tego samochodu i sprawdźmy, jak on się prezentuje i jakie osiągi osiąga. Ale powiedziałem, nie? Tutaj zaparkujmy. Tutaj widzę, że losy to z customs jest oblegane. I gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. Strasznie dobre przyspieszenie. Proszę je przepuścić. Tu w ogóle nikt nie tuninguje! Okej, dobra, ale... Po prostu gość zostawił przejazd, nie? Dobra, więc jakie są bodykity? Jest taki bodykit. Jest taki bodykit. I jest taki bodykit. Więc w sumie dobrze, że trafiła mi się wersja bez bodykita. Teraz tak. Tunik techniczny. Jest taniutki. Ale nie będziemy go robić. Bo ten pojazd raczej tak się jak poleci na złom, no bo... Mimo, że jest fajny, taki unikatowy, to nie potrzebuję takiego pojazdu w swojej kolekcji. Zmieńmy tylko i wyłącznie mu kolor na razie. Na biały. Jak najbardziej. To się jakoś prezentuje. Więc, który biały? Raczej ten biały. Najbielszy jak się da. Za 20 koła. Gitara. Są jeszcze jakieś inne opcje. Ale jak mówiłem, na razie mnie one nie interesują. Możemy w sumie sobie wyjeżdżać. Tak jest. Więc jadymy. W ogóle jaki ma mały ten? Mały zbiornik paliwa. Tylko i wyłącznie 48 litrów. Strasznie mało. A w ogóle jakie paliwo tylko leci? No zobaczmy. Oczywiście pojazd jak każdy inny z karnetu wlatuje od razu do rodzinki, więc każdy z was, kto do mnie dołączy, będzie mógł tym pojazdem jeździć sobie od razu po dołączeniu na serwer i przy okazji oczywiście do mojej rodzinki. Gra mi się zwiesiła. Niemiło. O, już się odwiesiła. Gitara. Chromowane tutaj ma te ramy z tyłu. Niepotrzebnie. Dobra, więc zróbmy na szybkości tak. Pojazd do rodzinki trafi. W ogóle chyba drzwi dziwne. Rodzinne, przekazać do rodziny. Już jest, gitara. Wjedźmy sobie tutaj. Żeby już wiecie, do tego garażu był przypisany. I od razu go zabierzmy stąd. O, gość sobie tam gra z rodzinki, widzę na czymś. Spoko. Właśnie on jest malutki. W porównaniu do innych, to wiadomo, do tego jest malutki, ale do wszystkich innych także byłby strasznie mały. Taka popierdółka. Zobaczmy w ogóle, jak ta popierdółka działa dokładnie. Majestic Vicky, dobrze, że ta strona powstała. Ona jest taka przydatna.
wpisujemy sobie na przykład T8 i mamy nasz pojazd. I tak, bagażnik 0 kg. Paliwo premium. Z Battle Passa nie da się go oddać innemu graczowi. Koszt sprzedaży, czyli koszt na złomie, to 562 tysiące. Za Fortuna byśmy wydali prawie 300 tysięcy. Prędkość maksymalna bez tuningu to 263. A prędkość maksymalna z Fortunem to prawie 300, bo 298. Do setki 2-4 sekundy. Okej. Okay. Tak to działa. Niby wiecie, ten Fortune nie byłby drogi, mógłbym go zrobić, ale skoro już te informacje mamy, ja ten pojazd będzie jechał na Fortunie, no to nie czuję tej potrzeby, nie? Żeby to testować. Wierzę w Majestic Wiki. A ten pojazd też jak? Po krótkiej zabawie, jeżdżeniu tym pojazdem. W ogóle, bagażnik chyba 0. Możemy w ogóle otworzyć bagażnik w takim wypadku. Bagażnik otwieramy. Zawartość bagażnika 0,0. Haha, okej. Okay. W ten sposób. To możemy jeździć z otwartym bagażnikiem i nic się nie stanie. A w ogóle go nie ma fizycznie, no tak. To ma sens. Dobra, więc tak. Polecimy na stację paliw, zatankować sobie ten pojazd. Ale najpierw. A nie, dobra, po prostu na stację najpierw. Paliwo premium za 25 może być. Tylko i wyłącznie o dolara drożej niż powinno być. Więc jest. Ciekawe, ile on paliwo w ogóle ciągnie, nie? Bo niektóre pojazdy paliwa zużywają więcej, niektóre mniej. Ten ma strasznie mały zbiornik paliwa, więc mam nadzieję, że tego paliwa jednak za wiele nie zabiera. Mam nadzieję, że to jest jego plus ogromny. I że ten plus istnieje faktycznie, nie? Dobra, dalej. Lokata. To mnie teraz interesuje. Szybko pojedźmy do banku. Jeszcze przed zamknięciem, bo w niektórych godzinach takich późnych banki nie działają. I też czasami tak od 13 do 14 także nie działają banki. O Jezus Maria, naprawdę? Nie kłam tych ludzi czasem, ale okej. Tam też jakieś dymy są. Nie, tu żadnej akcji policyjnej nie ma. Możemy chyba normalnie skorzystać. Więc korzystajmy. I tak, lokata. Szybko. Jest tak, moje lokaty. Jest tutaj lokata, zarządzaj. Wkład mój to było 10 milionów, a suma akumulacji 1 500 000. Czyli jak zamknę lokatę, otrzymam 11,5 miliona. Dziękuję bardzo. Więc mamy to. Już na naszym koncie bankowym. Kozacko. I teraz robię chorą rzecz. Ciekawe, jak szybko będę w stanie te pieniądze wyciągnąć. Bo robimy lokatę zarządzaj po raz kolejny. I mógłbym znowu ją na 100 godzin ustawić. To byłoby sensowne. Bo nie ma żadnego profitu z tego, że ustawimy tę lokatę na więcej czasu. Cały czas ta stawka będzie taka sama. 0,15%. Ale mimo wszystko ustawię ją na 500 godzin. Więc patrzcie. Na 100 godzin jak dam lokatę 10 baniek. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. No to przez 100 godzin mam 1,5 miliona. I to jest sensowne. Ale na 500 godzin mam 7,5 miliona. Więc w sumie tyle samo, ile bym obstawiał lokatę 5 razy po 10 milionów. I to było bardziej sensowne, nie? Ale jako iż jestem głupi czasem, to obstawię lokatę na 500 godzin. Bo jestem ciekawy, jak szybko będę w stanie te pieniądze wypłacić, nie? Dobra, więc lecimy. Za 500 godzin będę miał 17,5 miliona. Otwieramy lokatę. Pognięte. I teraz tak, dzisiaj mamy 11 lipca. Zobaczymy, czy w tym roku w ogóle będę w stanie. Myślę, że tak, bo dużo czasu spędzam na Majestiku. A najgorsze jest to, że czas do lokaty leci tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gramy. Jeśli kiedy gramy w sposób taki aktywny, nie? Jeżeli awkujemy normalnie, to czas nam się nie zalicza. Musi być ten aktywny czas, czyli taki tutaj, zobaczcie. Jak dostajecie wypłatę, czas do wypłaty, to przy okazji wypłaty dostajecie właśnie hajs do lokaty. Taka normalna godzina, powiedzmy, awkowania, gdzie nic nie robicie, ona nie jest aktywna, no to czasy do lokaty nie zalicza się. Więc muszę aktywnie grać przez 500 godzin. Pognięte, ale to zrobię. Żeby zobaczyć swoje pieniądze z powrotem, nie? No. Tyle. Pojazd moim zdaniem ciekawy, no nie? Ale jak mówię, nie chcę go mieć w swojej kolekcji. Będzie mi tylko i wyłącznie wadził. Jest podatny na uderzenia innych graczy. A ten na Majestiku się zdarza. Dosyć często, jak widzieliście. O Jezu, jeszcze mnie poleciało. Poleciałem bokiem. Ładnie, ładnie. Drift pointsy. Sick. Dobra. Więc tyle. Jeżeli chcecie ten pojazd sobie sprawdzić, jak on dokładnie działa,
to zapraszam do rodzinki. Macie linka w opisie. Polecam sobie jak najbardziej dołączyć. Bo ten pojazd jest dostępny od pierwszej rangi, jak w sumie większość samochodów w mojej rodzince. A w tym momencie, proszę Państwa, z Wami się żegnam. Dziękuję Wam za obecność, cześć, elo!